Kasia Warnkier rozstała się z mężem, teraz całuje się z kobietą? Katarzyna Warnke i Piotr Stremowski przed lata tworzyli bardzo udany związek. Niestety na początku października ogłosili swoje rozstanie. Nie podali jednak powodów swojej decyzji. Jak informował Super Express, porówno podzielili się opieką nad 3-letnią córką Heleńką. Udało im się również utrzymać dobre relacje. Fani Kasi i Piotra bacznie obserwują, co dzieje się w ich życiu. Każdy z nich zaczęło układać swoje życie na nowo. Piotr widywany jest w towarzystwie pięknej blondynki o imieniu Natalia. Pod koniec listopada aktor i znana neurobiolog widziani byli podczas spaceru oraz wspólnego obiadu na warszawskim Mokotowie, gdzie nie oszczędzili sobie czułości. A co dzieje się u Katarzyny Warnke? Czy układa sobie życie na nowo? Jak na razie gwiazda nie jest widywana w towarzystwie żadnego mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że skupia się na pracy. Właśnie na Netflixie premierę miał serial Brokat, którego autorką scenariusza jest Aleksandra Chmielewska. Warnkę zadebiutowała w nim mocną sceną, w której całowała się z kobietą, w trzecim odcinku między graną przez nią bohaterką Carmen Apolą, w którą wciela się 28-letnią Wiktorią Filus, dochodzi do odważnego zbliżenia, na którym gwiazda wręcz rozbiera piękną szatynkę. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.